kościeleckim zajeździe pod dyliżansem odbyło się podsumowanie tegorocznej edycji programu Erasmus, którego beneficjentami było 27 uczniów i 3 opiekunów z zespołu szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. Uczniowie mieli możliwość odbycia praktyk zawodowych w Hiszpanii i Portugalii. Projekt był nie tylko niezapomnianym doświadczeniem, ale także krokiem w kierunku międzynarodowej edukacji i rozwoju zawodowego młodego pokolenia. Wstępem do spotkania było wystąpienie koordynatora Bogusława Załęskiego, który przedstawił założenia programu Erasmus+, harmonogram jego realizacji w obecnej edycji z podziałem na zadania w kolejnych etapach. Program Erasmus, program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Ten program obejmuje kilka sektorów. My się poruszamy tylko w mobilności edukacyjnej, w edukacji szkolnej i z racji tego, że jesteśmy technikum, skupiamy się na kształceniu i szkoleniu zawodowym, ale również te programy są skierowane do edukacji szkolnej, czyli do tych przedmiotów ogólnych. Później można tutaj, tutaj w tych programach uczestniczyć, dokształcać się nauczyciele. Bardzo szeroko ten program jest rozpowszechniony na uczelniach wyższych, czyli bardzo dużo studentów, połowa osób uczestniczących w Erasmusie to są studenci. Najważniejszym punktem spotkania było zaprezentowanie przez uczennice Joannę Zawadzką i Maję Zawlik przebiegu całego projektu, przygotowane przez uczniów w formie prezentacji. Po wylądowaniu na lotnisku w Pradze zostaliśmy przewiezieni do naszego miejsca zakwaterowania. Nie czekając ani chwili dłużej i nie tracąc czasu, postanowiliśmy przywitać się z morzem i zwiedzić piękną okolicę, w której przebywaliśmy przez całe 2 tygodnie. I nasz staż wyglądał mianowicie tak. Technicy ekonomiści odbywali staż w 2 miejscach, mianowicie ja i Natalia. Odbywaliśmy staż w szkole, Escola Secundaria de Roja Pelissova. Mieliśmy tam okazję pracować w Excelu, szkoliliśmy się również w prowadzeniu archiwum. Po prezentacjach głos zabrali wójt gminy Kościelec Dariusz Ostrowski i dyrektor szkoły Wiesław Kujawa. Droga młodzieży, panie dyrektorze, nauczyciele, szanowni państwo, program Erasmus działa już od 1998 roku, a więc już 25 lat. I dlatego on jest w dalszym ciągu kontynuowany z uwagi na to, że no, ma wiele bardzo dobrych stron. Przede wszystkim trzeba tutaj wspomnieć, że rozwija wasze kompetencje, rozwija również kompetencje nauczycieli, rozwija umiejętności. I to chyba jest tutaj w tym wszystkim najważniejsze. Ale generalnie i tak chcemy to kontynuować z tego względu, że jest to dla was jakieś, prawda, życiowe przeżycie, ale też no, pewnego rodzaju dla was, no, można powiedzieć, no, spotkanie się z inną kulturą, tak? Pogłębiacie swoją wiedzę z zakresu, prawda, języków, ale prawda i tę kulturę językową. Także nam jest bardzo miło, że faktycznie chcecie na tych projektach uczestniczyć. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali certyfikaty odbycia praktyk i uczestnictwa w programie. Projekty Erasmus tego rodzaju nie tylko inspirują młodzież do rozwoju zawodowego, ale także promują międzykulturową wymianę i budowanie więzi międzynarodowych. Dla uczestników była to niepowtarzalna okazja do nauki, odkrywania świata i kształtowania swojej przyszłości zawodowej w międzynarodowym kontekście.